Siemaneczko, z tej strony Piotr, naczelny inżynier tej miejscowości, a dzisiaj chcę wam przeczytać ciekawy artykuł, nawet wiecie. No dobra. Microsoft Direct Storage testy wykazują bardzo duży wzrost prędkości transferów. I tutaj jedziemy. API Microsoft Direct Storage obiecuje ultra szybkie czasy ładowania w grach na PC, podobnie do tego, jakiego doświadczają użytkownicy konsol Xbox Series i PlayStation 5 od dwóch lat, ponieważ pierwsza gra obsługująca Direct Storage przygotowuje się do premiery. Test porównawczy pokazuje rzeczywisty wzrost wydajności, jakiego możemy się spodziewać. Testy przeprowadzone przez PC Gamers Hardware pokazują, że interfejs API Direct Storage od Microsoftu może pomóc dyskom SSD NVMe ładować zasoby znacznie szybciej niż dyski SSD SATA. Oferuje również ogromne zalety w ramach dekompresji opartej na GPU w porównaniu z dekompresją CPU. No i tu mamy porównanie, jak to mniej więcej wygląda. Nie będę tego czytał, bo to widzicie na ekranie. Portal uruchomił publiczne dostępne demo Microsoft Direct Storage ładujące Avocado na dysku SSD SATA, dysku SSD PCI Express 3.0 NVMe i PCI 4.0 NVMe. Porównano również prędkości dekompresji między trzema procesorami graficznymi i procesorem AMD Radeon RX 7900 XT, Intel Arc A770, Nvidia GeForce RTX 4080 i Intel i9 12900K 5,2 GHz. Poniższy wykres przedstawia szybkość transferu każdej konfiguracji sprzętowej w gigabajtach na sekundę, pokazując średni wynik z 5 testów dysków NVMe działający tutaj kilka razy szybciej niż dyski SSD SATA PCI 4.0. Miało niewielką przewagę nad PCI 3.0. Być może najdziwniejsze jest to, że A770 przewyższa RX 7900 XT i RTX 4080 kompresji GPU, mimo że należy do znacznie niższej klasy GPU, przynajmniej w zakresie wydajności gier.